Dzień dobry. Cześć, Krzysztof Iwaneczko, bardzo mi miło. Cześć, Łukasz. Żeby nie z pustą ręką, to od razu na dzień dobry, proszę bardzo, mały gifcik. To jest mój nowy album. Ja próbowałem dzisiaj się dowiedzieć, czy ja się łapię. No oczywiście, że tak. Podobno jestem pierwszym rocznikiem, który się łapie. Drodzy Państwo, zaczynamy znowu od prezentu, znowu mi się udało. Poczekaj, złapię odpowiednie światło. Millennium. Nowa propozycja dla Was. I jeżeli zapraszamy wokalistę, artystę, człowieka, który o muzyce nie tylko pięknie opowiada, jeszcze pięknie śpiewa, potrafi zagrać na wszystkim, to jeszcze uczy nas tej muzyki, to po raz kolejny zapraszam, żeby to utwór muzyczny przemówił. Miłość i to w biały dzień, na własność trzymać w rękach gnieść. Wiążą ją siłą, jakby miała zbiec. Ona nie walczy, tylko jest. Nikt nam nie zabroni miłości, nie zabroni. To był kawałek Miłość, a my wspominaliśmy, że przychodzisz ze swoją drugą, dobrze? Pamiętam? Bardzo ze solową płytą. Co na niej znajdziemy? Bo czytając zrozumiałem, że ona jest jednością, ale każdy numer może być zupełnie inną historią i opowiadasz o sobie na różnych etapach życia. Oczywiście, tak. To jest podróż sentymentalna, to jest odgrzebanie pewnych historii. Od momentu, kiedy byłem dzieckiem, zapytałeś, czy się łapiesz. Na pewno wychodziłeś na podwórko, na pewno grałeś w piłkę na... I koniec, bo nic więcej się nie robiło. No. Chodziło się nad rzekę, spędzało czas z ludźmi. Totalnie, totalnie. O tym jest ta płyta. Mhm. Więc jeśli ktoś miał takie dzieciństwo, jeśli ktoś w taki sposób, wiesz, typu... Zamiast siedzieć na fizyce, jeżeli ktoś grał na Game Boyu i się kitrał gdzieś tam pod stołem, żeby tylko nie zostać zauważonym, bo priorytety, wiadomo, no to jest płyta dla niego. Ja myślę, że wiesz coś na ten temat i myślę, że się dogadamy. Śledząc twoją karierę, czytając o tobie, słuchając twojej muzy, jestem w szoku, bo jesteś młodym człowiekiem. Masz za sobą duży sukces, The Voice of Poland. Mówiła o tobie cała Polska. Spłakała się połowa publiczności, połowa jury. Przechodzisz następnie płynnie, pojawiasz się w Opolu. Pojawiają się duety z wielkimi gwiazdami. Później czytam, że bronisz doktorat. Mhm. Stary! To jest step by step. Jak step by step? To powinienem powiedzieć, Krzysztof ma 147 lat. Może ma. Nie wiem, na jakieś psie albo kocie. Jasne. Lata czy coś. Dużo tego po prostu. To dziękuję. Znaczy, staram się cały czas nie próżnować, cały czas działać. Staram się robić swoje. I wydaje mi się, że sufit wciąż jest bardzo wysoko. To znaczy, te wszystkie rzeczy, o których wspomniałeś, to one pięknie wyglądają na zewnątrz, ale w zasadzie coś, na czym mi najbardziej zależy, to jest robienie muzyki dla ludzi. I tu są zawsze rezerwy. Trochę jak w sporcie. Kiedyś już rozmawialiśmy o tym, że muza ma bardzo dużo wspólnego ze sportem, więc ja ciągle staram się wypatrywać u siebie tych rezerw. Uważam, że jest sporo do zrobienia i tak jak powiedziałem, no sky is the limit. No wiesz, tylko jest ten problem z progresem. Nie jesteś w stanie utrzymać, nie wiem, 7, 5, 10, 20% zwyżki swojej formy, jakości muzycznej co roku, bo z perspektywy dekady człowiek by oszalał. Ale musisz. W sensie dzisiaj świat muzy jest taki, generalnie sztuki, że jeżeli nie progresujesz, nie działasz, nie robisz swojego konsekwentnie, to cię nie ma.
I ja też to przeżyłem i wiesz, wydaje się, ja też w ogóle chciałem wiele razy o tym mówić, że tam, wiesz, mówisz program i tak dalej, ale ilu takich ludzi jest po tych programach? Ja jestem jednym z wielu i trochę tak jak Łona ma w swoim numerze taki cytat, ja go bardzo lubię, to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy. To, co świadczy o randze sztuki i artysty, okay, to są jego albumy, to są jego odbiorcy, którzy przy nim trwają albo nie. Żeby trwali, musisz zachować tę zwyżkę, o której sam powiedziałeś. Okej, okay, ale wykonałeś numery Podsiadło lepiej niż autor, no. Ale to nie, to są cały czas numery Podsiadło i ja kompletnie chcę o tym zapomnieć i w ogóle to naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Czyli bardzo szybko i szczelnie starasz się zamykać za sobą drzwi projektów, które są już za twoimi plecami, a nie jakby ciągnąć, zaciągać stamtąd ten, powiedzmy, blask, taką ulotność. Absolutnie, tym bardziej, że 10 lat, a tak sobie policzyłem, że tyle gdzieś tam zajmuję się zawodowo tym, a trochę więcej też hobbystycznie, bo to może być i drugie tyle, to jest w sztuce, wiesz, to jak okres przygotowawczy, no, jeden zrobisz dobrze i super, później cały sezon ciągniesz na tym albo nie. I tak jest tu i znikasz i po prostu dla mnie liczy się tylko to, co jest w przyszłości. Dlaczego? Dlatego też płyta nazywa się Millennium, ponieważ jest swego rodzaju nowym otwarciem, także estetycznie, stylistycznie. Jest to koncept album, jest to spójna opowieść o tym, o czym naprawdę zawsze chciałem opowiedzieć. Też z szacunkiem dla tekstów, dla słowa, dla tej opowieści. Bardzo dużo rozmyślałem po swojej pierwszej płycie o tym właśnie, co mogę zrobić lepiej. Przede wszystkim moja uwaga skupiała się na tekstach, na tym, żeby fajnie śpiewać po polsku i śpiewać dobre teksty, bo jest to wbrew pozorom dosyć trudne. I łatwo też popaść w grafomanię pewno. Także dzisiaj wreszcie mogę powiedzieć, że zrobiłem to, co chciałem. I jestem z tego bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że odbiorcy też będą. Ta płyta kręci się dookoła jednego instrumentu, a wszystko, co jest dookoła, to po prostu dodatek, który tym bardziej ma eksponować gitarę? Powiedziałbym, że gitara jest spoiwem. Ona łączy wszystkie elementy. Myślę, że tak. Okay. Też miałem takie rozkminy, że ojej, być może długo szukałem swojej drogi, być może eksperymentowałem trochę z jazzem, trochę z popem. Te utwory były takie średnio zdefiniowane, ale też uważałem, że mam do tego prawo, bo miałem, nie wiem, 20 lat i sobie po prostu eksperymentowałem. Kiedy, jak nie w tym wieku? Tak, ale w pewnym momencie obudziłem się i 10 mi przybyło. Kilogramów też. I mówię, kurczę, czas zrobić coś, co jest spójne estetycznie. I faktycznie postawiliśmy z współproducentem tego albumu, czyli Adamem Lemańczykiem, na gitary, na brzmienia gitar, które bardzo długo definiowaliśmy, bardzo długo poszukiwaliśmy tych brzmień, oraz na analogowe syntezatory, które są gdzieś tam pod spodem. I one nadają opowieści właśnie takiego wspólnego mianownika. Ale też fajne jest to, że ja dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem producentem tej płyty, że ja uczestniczyłem w procesie wydawania tej płyty, że byłem obecny na każdym etapie, że to nie jest coś, co ktoś mi podsunął, wiesz, i powiedział, masz to zaśpiewać, bo to się sprzeda. Ja nie wiem, być może strzelam sobie w stopę, ale mogę powiedzieć jedno, to jestem ja. No nie, moim zdaniem wychodzi z tego pudła, które dawałoby ci bezpieczeństwo. Mógłbyś funkcjonować na rynku inaczej, ale sam, nie wiem, naturalnie albo za namową kogoś, starasz się po prostu stać się lepszy. Bardzo naturalnie. Przy kolejnej płycie, znając życie, zrobisz jeszcze więcej tych kwestii niezwiązanych stricte z muzyką. Pytanie, na ile to jest dobre. Niemniej, dla mnie najważniejszą kwestią jest bycie wiarygodnym, bycie fair przede wszystkim wobec siebie. I dzisiaj daliśmy sobie też dzięki ludziom, którzy mnie otaczają, którzy mi pomagają, bo ich jest mnóstwo.
daliśmy sobie takie poczucie, że to jest ten, to jest ta rzecz, mhm, którą zrobiliśmy najlepiej, jak potrafimy na dzisiaj. No to jest najlepsze. Nic więcej nie mogę dać, zagwarantować. Ale to jest najlepsze. Odwoływałeś się do sportu. W sporcie też czasami wchodzisz do szatni po przegranym meczu, patrzysz na kumpli, patrzysz w lustro i mówisz: ja dzisiaj dałem maksa. Tak. Dzisiaj dałem maksa i to mimo, byłem... że przegrałem. Mimo, że przegrałem, mogę być zadowolony. Tak, mogę być. Kiedy możemy tego posłuchać? Możemy tego posłuchać już dzisiaj, ale... ja nie wiem, ile masz planów, ale 13 czerwca i to w ogóle wykorzystam, bo to jest koncert premierowo-urodzinowy, więc skoro to są moje urodziny, to tutaj ochoczo zapraszam na imprezę. Gramy w Stodole, to jest legendarny klub warszawski. Koncert premierowo-urodzinowy, gdzie Millennium zabrzmi, będą też inne utwory, moje starsze, ale w nowych aranżacjach, po to, żeby to wszystko było spójne. Będą super goście, chociaż wiesz, na urodzinach najważniejsi goście to jest publiczność, widzowie. Więc zapraszam i ciebie, zapraszam państwa 13 czerwca do Stodoły. 3 tygodnie, czy trochę więcej? 4? Coś takiego. Nie wiem, ale no niecały miesiąc. Ogarniamy klimat, naprawdę miejsce wybrałeś idealne, bo Stodoła to kultowa rzecz. Jeżeli prezentuje się coś, co wynika, co wypływa ze środka, w co włożyło się tak dużo pracy, to idealne. Zapraszam. Krzysztof, bardzo ci dziękuję. Mogę płytę? No, ona jest twoja. Słuchajcie, ja zacznę tym handlować, naprawdę. Iwaneczko, Millennium. Dzisiaj ja zaczynam swoją historię, ale zrobię wszystko, żeby 13 pojawić się w Stodole. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, trzymamy się naszego rozkładu zajęć. Mamy kolejnego gościa. Zamieniamy się. Bardzo ci dziękuję, naprawdę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Jesteśmy w kontakcie. Dzięki bardzo. Trzymaj się.